Paweł Chmielewski to jest program na Straży Szczęść Boże. Papież Franciszek abdykuje. To jest rzecz pewna, którą sam nam zadeklarował. Oczywiście, jeżeli wcześniej nie umrze, ale jeżeli będzie żył długo, tak jak żyje choćby Benedykt XVI, to zamierza złożyć urząd papieski i, no właśnie, i co się dalej z nim stanie? Czy będziemy mieć dwóch emerytowanych papieży? Tutaj wszystko wskazuje na to, że nie. I Franciszek zamierza wyciągnąć konsekwencje z tego, co zrobił Benedykt XVI i, uwaga, poprawić sytuację, bo nie ma co stawiać jakichś złudzeń. Benedykt XVI wzbudził straszny chaos. I spowodował naprawdę bardzo poważne szkody w Kościele Katolickim swoim zachowaniem, tym jak się po abdykacji zachowuje i Franciszek chce tego uniknąć. Niewykluczone, że robi to za radą kardynała Gerarda Ludwiga Millera, który 8 lat temu rozmawiał z Franciszkiem właśnie na temat ewentualnej abdykacji i mówił mu, jak to, jeżeli będzie Według Franciszka konieczne, jak to powinno wyglądać? Dzisiaj kilka słów na ten właśnie temat. Zachęcam Państwa do tego, żeby wspierać nasz kanał, to można robić wspierając produkcję filmu, produkcję serialu Władcy świata o biru i innych możnych, którzy chcą przebudować naszą cywilizację. Informacje na banerach, które się wyświetlają i pod tym nagraniem. Zachęcam też do zadawania pytań, komentowania, nadajemy na żywo, więc po tym, gdy już powiem, co mam do powiedzenia, to do tych komentarzy oczywiście zerknę i będziemy dalej być może sobie rozmawiać. Papież Franciszek to, że zamierza abdykować, ogłosił już w 2014 roku, a więc rok po tym, jak został papieżem, powiedział, że papieżem do śmierci bynajmniej być nie zamierza, że chce abdykować. W rozmowie z La Vanguardia mówił w 2014 roku tak, papież Benedek XVI dokonał bardzo znaczącego aktu, otworzył drzwi, stworzył instytucje ewentualnych Papierze emerytów, tak się wówczas wyraził. 70 lat temu nie było emerytowanych biskupów, jak wielu jest ich dzisiaj? Cóż, skoro żyjemy dłużej, osiągamy wiek, kiedy nie jesteśmy już w stanie nadążać za rzeczami. Zrobię to samo co on, prosząc pana, bym nie oświecił, gdy nadejdzie czas i powiedział mi, co mam zrobić. Na pewno mi to powie. Ale od tego czasu, od roku 14, Franciszek zmienił troszeczkę zapatrywanie i być może to jest właśnie owoc tej rozmowy, jaką odbył z kardynałem Gerardem Ludwikiem Millerem, bo kardynał Miller w czerwcu tego roku wypowiedział się na temat ewentualnej abdykacji Franciszka i powiedział, że w roku 14 właśnie z papieżem na ten temat rozmawiał i abdykację mu zdecydowanie odradzał. Przede wszystkim chodziło o uniknięcie takiej sytuacji, w której byłoby dwóch emerytowanych papieży i jeden aktywnie sprawujący władzę papież, no jeden papież po prostu a dwóch emerytów. Miller czegoś takiego nie i wszystko wskazuje na to, że tego nie chce też papież Franciszek, bo teraz właśnie wypowiedział się po raz kolejny na temat swojej abdykacji i e, mówił w ten sposób w wywiadzie dla meksykańskich mediów, dla telewizji Univision. Univision, no nie wiem jak to tam przeczytać po hiszpańsku. Nie mam zamiaru rezygnować, na razie nie, powiedział papież Franciszek. Mówi, że zawsze myślał, że jego pontyfikat będzie krótki, ale nawet nie zauważył, jak minęło te 9 lat. Przyznał, że ma problemy z kolanem, czuje, że nie jest tak silny jak na początku pontyfikatu, ale jednak ani razu nie przyszło mu do głowy, żeby zrezygnować. Na razie zrezygnować. I mówi dalej tak: Jeżeli będę widział, że nie daję rady, że jestem przeszkodą, wówczas liczę na pomoc w podjęciu decyzji w przejściu na emeryturę. I tutaj stajemy w bardzo groźnym, bardzo niebezpiecznym punkcie. Liczę na pomoc w podjęciu decyzji w przejściu na emeryturę. Co to znaczy, że papież Franciszek liczy na pomoc w podjęciu takiej decyzji? Prawo kościelne bardzo jasno definiuje, że może papież zrezygnować, ale to musi być jego dobrowolna, wolna decyzja. Po łacinie jest libere fiat. Musi to się stać. Dobrowolnie, absolutna wolność papieża. Tak właśnie zrobił Benedykt XVI. Podjął tę decyzję sam w swoim sumieniu, zrobił to prywatnie, z nikim się nie konsultował, a jeżeli się nawet z kimś konsultował, to tylko prywatnie. Kwestia nie była publiczna, nie była to kwestia jakiejś rozmowy, nie było nacisków, była to jego wolna decyzja. Natomiast teraz papież Franciszek mówi, że będzie szukał pomocy w tej sprawie. To jest naprawdę bardzo ciekawe i to jeszcze troszeczkę za chwilę rozwinę. Powiedział to Franciszek, że jeżeli dożyje do rezygnacji. To chciałby poświęcić ten czas na spowiadaniu wiernych i odwiedzaniu chorych w jakiejś włoskiej parafii, mówi, że nie będzie nosił białej sutanny, nie będzie nazywał się też emerytowanym papieżem, tylko emerytowanym biskupem Rzymu. I gdy idzie o ten właśnie aspekt, no to oczywiście bardzo dobrze, że nie będzie się nazywał emerytowanym papieżem, tylko po prostu emerytowanym biskupem Rzymu. Tak to chyba powinno wyglądać. Tutaj oczywiście dyskusja kościelna się jeszcze długo będzie toczyła, ale jest ewidentne, że to, co zrobił Benedykt XVI, jest naprawdę bardzo chaotyczne. Można zrozumieć postępowanie Benedykta, bo jako emerytowany biskup Rzymu czuje się też emerytowanym papieżem w tym sensie, że papiestwo jest ściśle związane z biskupstwem Rzymu. W kościele katolickim pojawiła się instytucja emerytowanych biskupów po reformach Pawła VI i Benedykt uznał, jestem emerytowanym biskupem Rzymu, w konsekwencji emerytowanym papieżem, w konsekwencji noszę też dalej białą szatę, etc., etc., etc. Budzi to naprawdę ogromny chaos, widzą to wszyscy, widzi to też Franciszek i z tego chce zrezygnować. Ale w tym miejscu, starając się naprawić jakąś decyzję Benedykta XVI, niestety otwiera pole Nowej bardzo możliwej, nowego problemu ewentualnego, prawda, jeżeli mówi, że będzie liczył na pomoc w podjęciu decyzji, w przejściu na emeryturę. To jest znowu coś, co wydaje mi się korespondować z rozmową, jaką odbył Franciszek z kardynałem Gerardem Millerem w 2014 roku, bo kardynał Miller mówił o tym w czerwcu w ten sposób, że mówił Franciszkowi wtedy w roku 2014, że rezygnacja powinna stanowić absolutny wyjątek, do jej usprawiedliwienia konieczne są niezwykle ważne powody i uwaga, dosłownie cytuję z Millera, nie może to być jednak decyzja prywatna, moralnie konieczne jest jej skonsultowanie z kolegium kardynalskim. A więc w roku 2014 Kardynał Miller powiedział Franciszkowi, że jeżeli on będzie chciał abdykować, to jest moralnym jego obowiązkiem skonsultować to z kolegium kardynarskim. Oczywiście papież może takie konsultacje urządzić, a potem podjąć zupełnie inną decyzję. To prawda, tak jak robił, nie wiem, choćby Paweł VI, który mm, konsultował z karnałami, z biskupami, czy zakazywać antykoncepcji, czy nie, prawda? Wiemy, że większość biskupów mówiła, żeby nie zakazywał, żeby uznał, że można antykoncepcję stosować, a Paweł VI podjął zupełnie inną decyzję, więc ta konsultacja wtedy nie miała wpływu na jego decyzję. Decyzja została podjęta absolutnie dobrowolnie. Natomiast w tym aspekcie, gdy chodzi o abdykację, o rezygnację z urzędu papieskiego, to jest ta absolutnie kluczowa Kwestia, no tutaj naprawdę musimy być jak najbardziej precyzyjni. Mamy i tak już ogromną, ogromną wątpliwość w sprawie Benedykta XVI, prawda? Toczy się ta dyskusja, na ile jego rezygnacja była prawomocna, na ile ona była dobrowolna. Z zewnętrznie rzecz biorąc, wydaje nam się, że ona była dobrowolna, ale gdy przypomnimy sobie, że Benedykt mówił na początku pontyfikatu, że prosi o to, aby modlić się za niego, żeby nie uciekł przed wilkami. A później ewidentnie te wilki go napastowały, wilki go otaczały. Mieliśmy te afery watilik kłamstwa na temat Benedykta XVI. Wiemy też, że Benedykt odbył rozmowę z kardynałem Carlo Mario Martinim i w tej rozmowie Martini sugerował mu abdykację, no i Benedykt abdykuje. To oczywiście pojawiają się właśnie te pytania o dobrowolność jego decyzji. No, ostatecznie Benedykt nie uczynił z tego jednak jakiejś publicznej sprawy, tak jak mówiłem, i wydaje się, że podjął tę decyzję dobrowolnie. Ale czy Franciszek też to zrobi dobrowolnie? Jeżeli, tak jak mówi kardynał Miller, skonsultowałby się z kolegium kardynalskim. No to wtedy jednak wystawiłby się na pewną presję, i tutaj już widzę to po prostu oczami wyobraźni, jak wielka byłaby narracja mówiąca o tym, że jakąkolwiek decyzję nie podejmie Franciszek, ona nie jest dobrowolna. No bo poradził się kolegium karnackiego, karnełowie mówią mu tak, abdykuj, bo jesteś już stary, niedołężny i tak dalej, a on wtedy to abdykuje. Dobrowolnie czy nie? Niesamowity problem dla kościoła i Franciszek tym, co mówi, jeżeli taki krok by rzeczywiście wykonał, no, gotuje nam jeszcze większy chaos, być może nawet nie zrobiłby ten XVI. Więc jedne rzeczy naprawiając, przygotowuje kolejne bardzo poważne problemy. Oczywiście, może być tak. No, że Franciszek w ogóle nie abdykuje. Po prostu, że prędzej umrze. No to byłaby sytuacja zdecydowanie najlepsza, prawda? Żeby papieże umierali tak, jak zawsze umierali, no ale Franciszek jednak zapowiada, że tak nie będzie, że jeżeli osłabnie będzie chory i będzie czurze jest ciężarem, no to abdykuje. I teraz jest problem ewentualnych, problem, możliwość, kwestia, czy da się to wszystko jakoś ująć? Od strony prawnej to znaczy, żeby właśnie tych wszystkich wątpliwości nie było. No i teraz wydaje się, że można jak najbardziej od strony prawnej ująć to, co powinien robić papież emeryt. Gdy papież się już zrzeknie urzędu papieskiego, nie będzie papieżem, no to wtedy staje się po prostu poddanym kolejnego papieża i jest podległy prawu kościelnemu, prawda? prawu kanonicznemu. Wtedy można to ująć w jakieś prawne regulacje, na przykład, że nie może papież emerytowany nosić białej sutany, że nie może się nazywać emerytowanym papieżem że musi robić to, to, i to i to. To możemy zrobić. Tak się przynajmniej wydaje, ale. Nie da się niestety, stety niestety, nie da się skodyfikować samego aktu rezygnacji, samego aktu abdykacji. To jest niemożliwe i mówił o tym właśnie kardynał Gerard Miller. Mówił tak, pytany przez Corriere della Sera w czerwcu tego roku, czy można jakoś uregulować kwestię abdykacji. Nie można tego uregulować, mówił kardynał Miller. Papież jest ponad prawem. Nie można tego uregulować za pomocą prawa kościelnego. Gdyby nawet to uczynił któryś z papieży, to następny mógłby wszystko zmienić, ponieważ nie jest związany prawem kanonicznym. I pytany przez Corriere della Sera, czy kwestia abdykacji jest o tym problemem nierozwiązywalnym, odpowiedział tak. Dokładnie tak. Każdy papież może robić, co chce. No i mówił tylko właśnie Miller, że z rezygnacji Benedykta XVI można się czegoś nauczyć, unikając wrażenia papiestwa paralelnego. To możemy rzeczywiście zrobić, ale już sama kwestia abdykacji, tego jak ona zostanie ogłoszona, jak zostanie przeprowadzona, no tego się po prostu nie da skodyfikować, czy musi być to Pytanie Kolegium Karnelskiego czy nie. Dlatego kardynał Gerard Miller mówił o moralnym obowiązku papieża, żeby zapytał się Kolegium Karnalskiego. Ale ja mam wątpliwość, czy taki obowiązek rzeczywiście występuje. Oczywiście nie mi to oceniać. Kardynał Gerard Ludwik Miller na pewno jest człowiekiem o wiele lepiej znającym prawo, dogmaty i tak dalej ode mnie. Prosta sprawa. Natomiast sami Państwo to czują i widzą. Jeżeli papież będzie konsultował decyzję o abdykacji z jakimś dużym, szerokim gremiem, to naprawdę naciski bardzo poważne mogą się pojawić. I naciski medialne również, naciski możnych tego świata. Widzimy dzisiaj, w przypadku papieża Franciszka, jak uwikłana jest stolica apostolska w relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z Rosją. Widzimy, co się dzieje, gdy idzie o aborcję. Papież nie jest w stanie wypowiedzieć się jasno na temat Josepha Bidena i mówi: No tak, jest jakaś. Niekoherencja, niespójność, gdy idzie o jego politykę aborcyjną, a to, że jest katolikiem, niech to omówi ze swoim biskupem, ze swoim spowiednikiem. Papież nie jest w stanie wypowiedzieć się na ten temat jasno, po prostu unika jakiejś odpowiedzi, bo stolica apostolska jest, tak sądzę, za bardzo uwikłana w jakieś kontakty polityczne z obozem demokratów. Gdyby było inaczej... To nigdy niemożliwa byłaby taka wielka kariera karnała byłego Teodora Makkarika, tego, jak to się mówi, homoseksualnego drapieżcy. Również w kwestii Rosji, również w kwestii Chin jest naprawdę bardzo duże uwikłanie polityczne. No, nie raz już było tak, że władza świecka naciskała na papieży w różny sposób, także na ich rezygnację, to prawda. I teraz ten scenariusz się może powtarzać, jeżeli kwestia abdykacji będzie przedmiotem publicznej debaty jakichś nacisków, to także właśnie możni tego świata, Amerykanie, Rosjanie, Chińczycy będą mogli naciskać, będą mogli nawet przekonywać niektórych kardynałów, żeby sugerowali coś papieżowi, prawda, żeby podczas takiej ewentualnej debaty, jaką papież ogłosi na ten temat, żeby coś mu konkretnego proponowali i znowu wtedy stajemy przed tym pytaniem, czy to będzie dobrowolna decyzja, czy nie. Byłoby naprawdę o wiele lepiej, gdyby żadnych abdykacji po prostu nie było. Tak też mówił kardynał Gerard Miller. Mówił tak, przed ośmiu laty spotkałem się z Franciszkiem i rozmawialiśmy o tym o abdykacji. Twierdził, że nie chce, aby jego pontyfikat był dłuższy od, niż Benedykta XVI. Powiedziałem mu, że jestem temu przeciwny i wyjaśniłem, dlaczego rezygnacja powinna stanowić absolutny wyjątek. Rzeczywiście, ona powinna stanowić absolutny wyjątek. Może w takich sytuacjach, jak się czasami znajdowali papieże, no, na przykład prawda, Pius XII, zagrożony przez nazistów i tak dalej, może wtedy, ewentualnie, ale nie po prostu jestem stary, rezygnuję. Można to tłumaczyć taką logiką utylitarną, prawda? I to jest trochę zrozumiałe. Wyobraźmy sobie, nie wyobraźmy, ale przypomnijmy sobie ostatnie lata pontyfikatu św. Jana Pawła II. Jaki on wtedy miał wpływ realny na to, co się dzieje w Kościele. Nie mówię oczywiście o doktrynie, ale o personaliach, prawda? Co robił ten cały, jak to się mówi, entourage polakko, który go otaczał, prawda? Te wszystkie skandale seksualne, które wtedy wybuchały, którymi nikt się nie zajmował. Sprawa Marsiera Masiera de Golado, innych. Haniebnych purpuratów, innych haniebnych biskupów, nikt się tym nie zajmował, bo papież niestety nie był już w stanie wykonywać tej politycznej władzy w Kościele. Ktoś to robił za niego, ktoś kto się kierował własnym, finansowym, być może nawet interesem. Jest normalne, że papież. Franciszek, każdy inny, boi się takiego scenariusza Sandra siebie, że będzie zniedołężniały i ktoś po prostu będzie rządził za niego, niszcząc kościół. To jest pewne niebezpieczeństwo. Wcześniej z takim niebezpieczeństwem do czynienia nie mieliśmy, o tyle, że papieża szybciej umierali. Medycyna nie była tak rozwinięta, więc też to podtrzymywanie przy życiu nie było tak możliwe jak dzisiaj. Dzisiaj ten problem jest nowy, ale wydaje się, że uciekając przed jednym niebezpieczeństwem, czyli tego zniedołężnienia i... W Przejmowania realnej władzy w kościele przez jakąś klikę, wpadamy w inne niebezpieczeństwo, czyli właśnie w taką sytuację niemożności stwierdzenia, czy abdykacja jest dobrowolna, czy nie jest. A ta druga możliwość jest od strony dogmatycznej o wiele poważniejsza, o wiele trudniejsza, bo może po prostu prowadzić do podziału w kościele. Tak jak dzisiaj są już tacy, którzy twierdzą, że to Benedykt XVI jest dalej papieżem, prawda? Nie mają twardych argumentów. Ale ze względu na niejasność całej tej sytuacji mają możliwość mówienia, że tak właśnie jest. Czyli oni wypowiadają posłuszeństwo Franciszkowi, i mamy de facto do czynienia z ruchem schizmatyckim, który ukształtował się właśnie na gruncie niejasności wokół decyzji Benedykta. Teraz z każdą kolejną abdykacją ma być to samo: kolejne schizmatyckie grupy, dalsze podziały w kościele. Przez te abdykacje szaleńczy problem, i byłoby chyba jednak najlepiej, gdybyśmy po prostu z tych abdykacji zrezygnowali. No cóż, papież musi być świadomy. To jest myślę, rozwiązanie, które można przyjąć. Papież musi być świadomy, że musi otoczyć się takimi ludźmi, którzy w wypadku jego niedołężności będą dobrze sprawować, no, taką zarządzać prawda, administracyjnie. Tym wszystkim, czym papież powinien zarządzać. Nie ma innego wyjścia. Odpowiednia polityka personalna to zawsze będzie obarczone jakąś możliwością błędów, oczywiście, ale jeżeli papieże będą tego świadomi, będą myśleli o tym, kogo uczynić, takim człowiekiem, który będzie administrował, prawda, w tych sytuacjach, gdy ja już będę niedołężny, to być może jednak te decyzje będą podejmowali lepiej. Wtedy unikniemy i jednego niebezpieczeństwa w jakimś sensie, tego właśnie złej administracji, i drugiego problemów ze schizmą, problemów dogmatycznych. To chyba jest jakieś rozwiązanie, ale no niestety. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, tak mówi nam papież Franciszek, że chaos będzie się pogłębiał. On też zamierza abdykować, gdy będzie niedołężny. Być może wtedy będę XVI już nie będzie żył. Papież emeryt ma przecież 95 lat. Papież emeryt, no właśnie, sam tak nie powinien mówić, ale on się tak określa. Ma 95 lat, nie wiadomo ile jeszcze będzie żył. Może jeszcze będzie żył 15 lat. Czy Franciszek też tak długo. Widzą Państwo, jaki problem jest naprawdę niesamowity. Kryzys Kościoła Katolickiego pod drugim Soborze Watykańskim po prostu staje się już naprawdę dramatyczny i dotyczy to nawet samej głowy. Niestety, 16, któremu tyle zawdzięczamy, tutaj mocno przyłożył się do tego kryzysu. Mam nadzieję, że Bóg zlituje się nad kościołem i po prostu papież Franciszek umrze, zanim abdykuje. Tak to przedstawiając, nie ma w tym przecież nic niemoralnego, nic złego. Chcielibyśmy, żeby papieżu byli papieżami do końca. Mam nadzieję, że Bóg się nad kościołem zlituje i nie, nie dojdzie, już nie dopuści tego pogłębienia kryzysu, no ale tutaj można się tylko modlić o to, żeby po prostu. Nie, nie być wystawiany na taką właśnie pokusę, na te różne wszystkie problemy, jakie mogą się z tym wiązać. Oby tak było, daj Boże. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, gdy idzie o te kwestie, które miałem do powiedzenia i zerkam teraz ewentualnie na, czy zerkam na pewno na ewentualne pytania i komentarze. Zobaczę, czy takie są. Frost Murn pyta się, czy abdykował, czy nie. No kto abdykował? Nie rozumiem pytania. Franciszek oczywiście nie abdykował, natomiast tylko chce abdykować, a Benedykt abdykował, jak, jak przecież doskonale wiemy. Mona Esz pisze, nie wiem czy schizmatyckim powinny nazywać się głębokie wątpliwości co do całego pontyfikatu Francesco. On się przecież zaczął od Dzień Dobry dla Świata, a nie Błogosławieństwa. No to akurat nie ma doktrynalnego znaczenia, czy się zaczął od błogosławieństwa, czy czegoś innego, to było, mogło być nieeleganckie, niewłaściwe moralnie, ale nie ma wpływu na ocenę pontyfikatu od strony jego ważności, prawomocności. Natomiast same wątpliwości co do pontyfikatu Franciszka nie są schizmatyckie, broń Boże. Ale są tacy, którzy twierdzą z całą pewnością, ich zdaniem, że Benedykt jest dalej papieżem. To jest schizmatyckie. Takiej pewności mieć nie można. Można przypuszczać, można sądzić, można wątpić, to prawda, ale nie mieć pewność, Kto mówi, że Benedykt jest papieżem, Franciszek nie, ten staje się po prostu schizmatykiem, wypowiada papieżowi Franciszkowi, może nam się podobać czy nie, ale jest papieżem, tam wypowiada posłuszeństwo. Zorken, czy pan redaktor myśli o pogaństwie słowiańskim? Nie wiem, dlaczego miałbym myśleć o pogaństwie słowiańskim. Być może mówię coś o pogaństwie, ale mówię o pogaństwie w ogóle, wszelakim. No wszystko, co nie jest religią katolicką i nie jest też judaizmem, jest jakąś formą pogaństwa, prawda? No chyba, że jeszcze, że islam. No, to też jest po prostu herezja, tak naprawdę. Dalej Krystyna Koper pisze, nie abdykował, ale stwierdził, że jak mu będzie za dużo, to chce to zrobić. Tak właśnie jest napisane. D Dalej pisze Aleksander Nowotko, bez jaj ten papież to nudziarz, zero obyczajówki, same herezje nuda. No, obyczajówka też by się znalazła, może nie przy samym papieżu Franciszku, ale wśród jego ludzi. Przypominam choćby o sprawie biskupa Gustavo Zanketty który został w 2017 roku... Zdemaskowany jako homoseksualista. Nagie fotki jego się pojawiły gdzieś w internecie, i papież Franciszek wziął go w obronę i broni go do samego końca. Teraz pojawiła się nawet informacja, że biskup Zanketta został skazany na 4,5 roku więzienia to już w marcu tego roku ale wyrok został zmieniony na areszt domowy, żeby nie było zbyt niewygodnie. A to bliski znajomy Franciszka, więc tego rodzaju obyczajowe kwestie też rzeczywiście są. Pan Jacent Y pisze, posoborowie to droga prosto do piekła. Nie wiem, co to jest posoborowie, dosyć yy, dziwne stwierdzenie. Naturalnie ci, którzy mówią o posoborowie jako pewnej rewolucji, zarwaniu, odrzucenia Kościoła katolickiego, tradycji historii, no to oczywiście jest to herezja, ale no ci, którzy po prostu są w Kościele katolickim też nim jestem, no to herezji tutaj nie ma. Pani I. Magdalena pisze, skąd pan redaktor ma tę dość bezczelną odwagę robienia za asystenta Ducha Świętego? Bardzo szanowałem wasz kanał, ale przeginacie. Nie wiem do czego to się odnosi, więc trudno y, odpowiedzieć na to pytanie. Y, dalej pisze, y, pan Aleksander Nowodkopyta, któremu zakonowi nowy papież powierzyłby rolę Inkwizycji 2.0? No nie wiem, czy jest dzisiaj taki zakon. Pewnie może. No to dziwne pytanie. Y, y, Dobrze i jeszcze zerkam na jakieś najnowsze zupełnie hmm, pytania. Yy, Aleksander Nowotko znowuż pisze, teologia wyzwolenia i wszystko jasne. No wszystko to na pewno nie. Oczywiście teologia wyzwolenia ma dosyć duże wpływy dzisiaj w stolicy apostolskiej. Teologia wyzwolenia, która została wymyślona przez no Naszych europejskich, głównie niemieckojęzycznych marksistów, tak naprawdę, czy ludzi inspirujących się marksizmem i została potem przeszczepiona do Ameryki Łacińskiej, to ma duże znaczenie, ale to nie wszystko. Jednak jest to tylko część teologia wyzwolenia całego nurtu szerokiego i mało zdefiniowanego, mglistego, e, który nazywał się modernizmem. Są dzisiaj tacy w kościele, zawsze zresztą byli, którzy mówią, że a wy prawicowcy, prawda, tam konserwatyści, czy jak nie mówić, przesadzacie z tym modernizmem, wszędzie widzicie modernizm. A co to w ogóle jest ten modernizm? No właśnie na tym polega rzecz, że do końca nie wiadomo, co to jest modernizm i o tym Pisał m, przecież święty Pius X, także jego poprzednicy, święty Pius IX, modernizm nie jest sprecyzowany. To po prostu jest zespół herezji, które naj, ogólnie rzecz biorąc, czerpią z niekatolickiej filozofii, z filozofii oświecenia, z filozofii rewolucyjnej. To właśnie jest modernizm i rzeczywiście tego modernizmu jest dzisiaj pełno. Pan Zorkę pyta, czy myślę o przejściu na pogaństwo? Nie, jako żywo nie myślałem o przejściu na pogaństwo, to dosyć absurdalny pomysł chyba chyba jedna z ostatnich rzeczy, o których bym pomyślał, przechodzić na pogaństwo. To byłoby trochę barbarzyńskie, to cywilizacyjnie 2000 lat. Ale to już zostawmy tego rodzaju dziwne pytania. Cóż, bardzo Państwu dziękuję i za uwagę, i za pytania, za komentarze. Mam nadzieję, że będą Państwo wspierać dalej kanał PCH24. To można robić tak, jak jest rozpisane tym, pod tym nagraniem. Jak widzą Państwo też banner na swoich ekranach, mam nadzieję, który mówi o serialu Władcy Świata. Serial ma opowiadać o Billu Gatesie i innych tego rodzaju. Możnych, którzy chcą przebudować naszą rzeczywistość, można ten serial wesprzeć. Wszystkie informacje raz jeszcze po tym nagraniu i na banerze. Bardzo dziękuję, kłaniam się z Panem Bogiem.